Nie takiego rozstrzygnięcia oczekiwali fani KSZO 1929 w kolejnym derby województwa świętokrzyskiego na trzecioligowym froncie. W niedzielę trzeci zespół czwartej grupy trzeciej ligi po słabym pojedynku zremisował w Daleszycach z broniącym się przed spadkiem zespołem miejscowego Spartakusa 1-1. Prowadzenie dla gości już w 8 minucie meczu zdobył po pewnie wykonanym rzucie karnym Klaudiusz Łatkowski. Ciężko mi powiedzieć, po prostu w wielu momentach byliśmy słabsi niż Daleszyce i tyle. No, nie wiem, co się stało, no, po prostu tak nie można. Chcemy grać o wynik, musimy być bardziej doświadczonym zespołem po prostu. No, mówię, no, dzisiaj Daleszyce gdzieś tam przeciwstawili się nam i mówię, to jest zasłużony wynik. No, po prostu nie wiem, naprawdę szkoda słów, bo jak... Po prostu na dzisiaj nie zasłużyliśmy na to, żeby walczyć o awans, żeby myśleć o tym, żeby być w drugiej lidze. 6 minut później rzutu karnego dla Spartakusa nie wykorzystał Damian Gil. Wynik niedzielnej potyczki w Daleszycach ustalił w 84 minucie gry Bartosz Sot. Po meczu słów krytyki pod adresem swoich piłkarzy nie krył trener Andrzej Wiśniewski. Nie mogę zrozumieć, jak to się stało, że moi podstawowi zawodnicy, którzy dotychczas ciągnęli grę, od których zależało wszystko, no zagrali dzisiaj no, najsłabszy mecz. Nie będę tu wymieniał nazwisk, ale powiem w skrócie, no w pięciu nie da się wygrać nawet z drużyną teoretycznie słabszą albo inaczej, no będącą niżej w tabeli. Nie mogę sobie tego wytłumaczyć, po prostu... No, Nie wiem, co powiedzieć. Powiedziałem w przerwie, że w pięciu tego meczu nie wygramy. Wymieniłem z nazwisk, tu nie wymienię. Kto ma zacząć grać, bo pierwszą połowę po prostu nie grał. No niestety nie nastąpiło przebudzenie i ponieśliśmy za to karę. No i ta kara to nie jest strata 2 punktów, tylko ponieśliśmy o wiele większą karę. No po prostu nie mogłem tego przewidzieć. W zupełnie innym nastroju boiskowe wydarzenia komentował szkoleniowiec Spartakusa, były piłkarz KSZO Arkadiusz Bilski. No taka jest piłka. Piłka nożna jest brutalna. Jak się nie wykorzystuje swoich sytuacji, to nie można liczyć na to, żeby odnieść zwycięstwo. No, chcieliśmy to spotkanie wygrać i nie kalkulowaliśmy tutaj, jeśli chodzi o przebieg tego spotkania. Chcieliśmy atakować i na pewno stworzyliśmy sobie sporo sytuacji jak na mecz z zespołem z wysokiej półki, jeśli chodzi o trzecią ligę. Nie wykorzystaliśmy i to jest na pewno bolączka, która nam dziś doskwiera i przez to też nie zdobywamy tak łatwo punktów. Dziś myślę, że to KSZO bardziej musi się cieszyć niestety dla KSZO z remisu, a my jakby tak połowicznie cieszymy się ze zdobycia jednego punktu, bo myślę, że byliśmy w stanie dzisiaj zainkasować wszystko. Popularny Bilu z sentymentem wspominał czasy gry w KSZO i ma nadzieję, że w przyszłości piłkarze pomarańczowo-czarnych wrócą na odpowiednie tory i kibice w Ostrowcu będą mogli cieszyć się grą swoich ulubieńców na zdecydowanie wyższym niż obecnie poziomie. Zawsze z sentymentem wraca się do tych czasów, kiedy byliśmy razem w sumie w Ostrowcu i cieszyliśmy się ze zwycięstw i martwiliśmy się po porażkach, więc te czasy na pewno każdy dobrze zapamiętał. To były idealne czasy dla KSZO i mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że znowu Ostrowiec będzie się cieszył z wyższego grania. Być może nie w tym sezonie, ale mam nadzieję, że to rzeczywiście nastąpi, bo temu zespołowi i temu miastu się to należy najnormalniej w świecie. A po tej serii pojedynków Ostrowczanie praktycznie stracili już szansę na awans do drugiej ligi. Tylko te teoretyczne pozostały piłkarzom ze Świętokrzyskiej. Strata do prowadzącej w tabeli Garbarni wzrosła do 7 punktów, a do drugiego Motoru do 5. Kolejne spotkanie KSZO 1929 zagra w Ostrowcu w najbliższą sobotę o godzinie 20 z Garbarnią Kraków.